Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam, duchy złe, abyście oddalili się od nas i poszły do piekła. W imię Jezusa Chrystusa, duchy pychy, zarozumiałości, nieposłuszeństwa, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr. Oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr. W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa, oddajcie się od nas, od naszych braci i sióstr. Nie bój się, wypłyń na głębie, jest przy tobie Chrystus. Tu macie obraz polskiej młodzieży wyniszczonej. Jego zdominowały demony ciężkiego metalu, ciężkiej muzyki i pornografii. 80% tak wygląda stan naszej młodzieży. Warszawa? Nazwali alejami w Warszawie Aleje Jana Pawła. Największe burdele w Warszawie są na tej ulicy. Arab wysiadający na lotnisku i go mówi na Jana Pawła. Wiecie, co się dzieje na naszej ziemi? Pani Gronkiewicz-Waltz pousuwa krzyże, wszystko, a promuje na tej Warszawie, która za ten grzech zapłaciła karę II wojny światowej i powstanie warszawskie. Oni rozrywają szaty. Tu macie obraz Polski, tak leży polski rolnik. Uziemiony i wyje. Tu macie obraz polskich miast. Wy już ledwo ciągniecie, a wy dalej potraficie ślepo głosować na wszystkim, co jest na lewo. Nie posłuchaliście głosu Boga na jesieni. Oto nadchodzi Bóg o Polsko. Jak mi cię szkoda. Całe życie poświęciłem młodzieży. Zeżarliby cię za to. Więc macie dzisiaj taki chów. Gdzie jesteście, biskupi? Twórcy kateches, coście pozdrawiali? Nie daliście młodzieży świętych, nie daliście sakramentaliów, daliście tylko Kościół jako wspólnotę. Przecież barany to nie wspólnota, uświęca lud, tylko Bóg. Przejrzyjcie, pościągajcie purpury, bo Polska wyje. On przyjechał, błagał o miłość. 3 tygodnie temu płot przeskoczył o 3:00 po północy w czasie żywego różańca. Miał 20 egzorcyzmów. Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą. I wiedział, że jedynym ratunkiem jest Chrystus Król i żertwa ofiarna. W to przystąpił, dziś przywiózł kolegę. Pasi brzuchy, pasiecie siebie, a nie lud. Słyszeliście Markiewicza? On, co jak mówił do kapłanów, Bogu krowy przestawicie i owce? A wy dzisiaj pałace wybudowane koło tych? Cudowne pokłady na kontach? To Bogu przestawicie, a gdzie my będziemy? W piekle? Dranie skończone, bandyci! Przyjedźcie teraz tutaj i pomóżcie mu! Jesteście winni za cierpienie Polski, bo ona dzisiaj tak wyje. Dlatego na zachodzie nas poczytują jako za niewolników, za największych durni, śmieją się z nas, a wy nas nie boicie się. Spłacacie Żydom tyle miliardów i do reszty nas dobijacie. To powinni Niemcy spłacić, Amerykanie, bo oni nakręcili wojnę, nie my. Złupili nas Niemcy, komuniści, a teraz w biały dzień wy nas łupicie. Polacy, gdzie wy jesteście?
Nasi ojcowie się w grobach przewracają, że macie pełne brzuchy i dobre samochody? Taki jest stan ducha narodu. Za chwilę większość z was będzie tak wyła. I kto wam pomoże? Upasiony generał? Z kieliszkiem w ręku? Cynik filozof? Zdrajca mason? Tylko zdjęcia i dobre punkty w mediach. A co przed Bogiem i przed ludźmi? Skarbusiu, usiądź na chwilę, proszę Cię. Pan Jezus Cię bardzo kocha. Bądź spokojny. To dziecko drogie, Pan Ci pomoże. Pan Jezus Ci pomoże.